Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie na kolejnej lekcji za plusem. Dzisiaj zajmiemy, no kontynuujemy tak naprawdę zadania z ruchu jednostajnego. Zajmiemy się dzisiaj Achillesem i żółwiem, czyli no poniekąd oklepane, poniekąd każdemu znany paradoks Zenona z Elei, tak zwany paradoks Achillesa i żółwia. I na podstawie niego mamy zadanie. Achilles biegnie z szybkością 15 km na godzinę, no także jest wytrawnym biegaczem. Żółw porusza się z szybkością 1 metra na minutę. Z początku Achilles znajdował się 200 metrów za żółwiem. No, całkiem dobre fory. Narysować wykresy X od T dla Achillesa oraz żółwia. Przyjmując, że początkowo, to jest literówka, przepraszam, że początkowo Achilles znajdował się w punkcie o współrzędnej X równa się 0. Dobra. Czyli wiemy, że X0, czyli X początkowe Achillesa, oznacza to ach, to jest 0. Mówimy, że Achilles początkowo znajdował się w punkcie o współrzędnej x równa się 0, a x0 żółwia równa się 200 metrów. Dlaczego? Dlatego, że na początku Achilles dał żółwiowi fory i żółw był 200 metrów przed Achillesem. Skoro Achilles jest w punkcie 0, no to żółw się znajduje w punkcie 200 metrów. Dobra. I mamy narysować wykresy X od T dla Achillesa i dla żółwia. Trochę sobie przewiniemy. Te wykresy X od T czy V od T, tak jak już pewnie zauważyliście, się pojawiają bardzo często. Szczególnie na egzaminie maturalnym też. Dobra, na początek się zajmiemy. No, zajmijmy się na początku Achillesem, nie? Czyli ach, to jest x i teraz wybór wygodnych jednostek. X biegnie z szybkością 15 km na godzinę, więc wygodnym rozwiązaniem dla x będą kilometry. Skoro wymiernie nam się zmienia ten x Achillesa w kilometrach i czas, dobrze będzie liczyć też w godzinach. Czyli generalnie tam, gdzie możemy, wybieramy te jednostki, które nam podano w zadaniu. Często trzeba będzie je przeliczać, ale często w wykresach możemy użyć te, które zostały podane. Dobra, no to jest oczywiście 0. Dlaczego 0? Dlatego, że 0, że x0 Achillesa to jest 0. Czyli w czasie 0 współrzędna wynosi 0. Mówię, że ona będzie troszeczkę inna, ale tym zajmiemy się za chwilę. Dobra, no i mamy narysować wykresy x od t. Nie jest podane, w jakim zakresie, czy na przykład od 1 do 5 godzin, czy od, nie wiem, od doby do 3 tygodni. Możemy w dowolnym zakresie, więc narysujemy sobie na przykład w takim zakresie. Tak, od punktu 0 do punktu, gdzie współrzędne czasu jest 4 godziny. Dobra. No i kilometr 15. 30, 4, 5, 60 i tak dalej, i tak dalej. Zaczynamy od zera. Po jednej godzinie mamy 15 km. Po dwóch godzinach 30. Po 3 godzinach on już przebiegł 45 km, po 4 godzinach przebiegł 60 km. Jesteśmy to wszystko w stanie spiąć jedną linią, ponieważ jak pamiętamy, wykres dla ruchu jednostajnego, wykres x od t jest wykresem funkcji liniowej. Troszeczkę niedokładnie to narysowałem, no ale dobra, mniej więcej wszyscy wiemy, o co chodzi. Przychodzi nasza funkcja. Ach, dobra. Ciach, ciach, ciach. Tutaj trochę zboczyłem z kursu. Dobra, tutaj jest ten punkt.
Ok, a zatem tak wygląda nasza funkcja, wykres naszej funkcji x od t dla Achillesa. To teraz zastanówmy się wykresem tej funkcji dla pana żółwia. Żółw. Tak śmiesznie mi robi, dobra. Ponownie rysujemy. Kresik. I teraz zastanówmy się teraz, jakie wybrać jednostki. Dlatego, że już średnio by wybierać kilometry, dlatego, że zanim żółw przejdzie kilometr, to miną całe wieki. Żółw porusza się z szybkością 1 metra na minutę. No zatem myślę, wygodnie będzie nam wybrać metry. Zatem x w metrach. Czas w minutach. Tak jak najwygodniej. Według tego, co zostało nam podane. Dobra, i teraz musimy się zastanowić, czy tutaj też możemy wpisać 0. Niestety nie, dlatego że współrzędna początkowa, współrzędna zerowa x, współrzędna zerowa u żółwia, przepraszam, xowa, to jest 200 metrów, a zatem on na początku tutaj, tu już jest 200, tu już jest 200 metrów. I dla czasu jest oczywiście 0. Czyli ten punkt ma współrzędny 0,200, tak? Dobra. I tu ponownie możemy zrobić 1, 2, 3, 4, po 5 minutach, a i dajmy na to po 6, nie? Dobra. Ponieważ wiemy, że on się przemieszcza z szybkością 1 metr na minutę, no to po każdej minucie będzie metr dalej, czyli będzie 201 metrów odpowiednio po pierwszej minucie. 202, po drugiej 203, po trzeciej i tak dalej, i tak dalej. 204, 205 i 206 po pierwszej, po drugiej, po trzeciej, czwartej, piątej i tak dalej, i tak dalej. Po kilku punktach możemy już sobie tak naprawdę, po dwóch punktach już możemy sobie połączyć to wszystko prosto. Znowu troszeczkę niedokładnie mi to wyszło. Dobra. Poprawimy te punkty, gdzie one powinny być. Ciach. Tutaj, tutaj, tutaj. Na egzaminie maturalnym oczywiście będziecie mieli, jeżeli zdajecie maturę z fizyki, czy na sprawdzianie, jeżeli tylko dla rozrywki to robicie praktycznie. Będziecie mieli linijkę, więc będzie wam o wiele łatwiej. Także nie przejmujcie się tam niedokładnościami. Ja niestety mam tylko tablet do rysowania, więc muszę wszystko na oko robić. Dobra, no i w ten sposób to wygląda, w ten sposób się rozwiązuje tego typu zadania. Myślę, że wszystko jest zrozumiałe. Dziękuję wam serdecznie za uwagę. Zapraszam do subskrypcji naszego kanału na YouTube, do lajkowania naszej strony na Facebooku i do usłyszenia na kolejnych lekcjach.